Hej, witam na moim kanale. Dziś będzie klasyczny Shop My Stash. Mam wybrane palety do cieni, ponieważ jedną z nich chcę dzisiaj przetestować. Natomiast od reszty jeszcze nie wiem. Zaraz będę wybierać kosmetyki. Tutaj trzymam moje najczęściej używane podkłady. Dzisiaj myślę, że sięgnę po Pat McGrath, ponieważ nie zależy mi na dużym kryciu. Raczej chciałabym, żeby ten makijaż był dosyć lekki. Jeśli chodzi o korektor, to próbuję zużyć tutaj ten od Diora, który co prawda trochę mi zoksydował, natomiast zauważyłam, że kiedy używam go w połączeniu z tym korektorem rozświetlaczem od Rare Beauty, to wygląda to całkiem nieźle, także użyję tego combo. Dalej, jeżeli chodzi o bronzer, myślę, że użyję tego od Makeup by Mario, ponieważ on również jest bardzo delikatny i myślę, że z Pat McGrath bardzo ładnie się zgra. Z tej szuflady biorę jeszcze tusz do rzęs, Rare Beauty, który teraz obecnie wykańczam, oraz primer po odcienie do powiek, oczywiście Rare Beauty, mój ulubiony. Jeżeli chodzi o róż, dawno nie używałam Huda Beauty, także wezmę sobie, co to za kolor to jest, Curling Coral, może nie. Healthy Peach, myślę, że ten będzie nam bardziej dzisiaj pasował. Jako rozświetlacz będzie Charlotte Tilbury w kolorze Champagne Glow, ponieważ potrzebuję dzisiaj szampańskiego koloru. Brakuje jeszcze pudru, wezmę Huda Beauty Sugar Cookie. Jeśli chodzi o usta, to zobaczę, jak intensywne widzą mi oczy, ponieważ paletką, jaką chcę przetestować, to jest właśnie ten quad od Bobbi Brown. Luxe Eyeshadow Quad. Ja te cienie sobie tylko swatchowałam, natomiast na oku jeszcze nie miałam okazji użyć. Patrzy się na mnie ta piękna pomarańczka. Oczywiście Moonstone muszę użyć, bo już krążą legendy na jego temat. Także myślę, że raczej tymi trzema się będę dzisiaj bawić. A jako matów użyję sobie Natasha Denona Bronze. To jest paleta, która jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. I myślę, że bardzo fajnie z tymi tonami paletki Bobbi Brown będzie wyglądać. Do brwi nic nie biorę, ponieważ zostawię je tak jak są teraz. Wyszło mi całe pudełko produktów, także lecę zmoczyć gąbkę i zaczynam makijaż. Zaczynam więc od podkładu Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection. Mój w kolorze Light 2. Bardzo rzadki produkt, którego zawsze zapominam i za dużo nabieram na rękę. I potem mi po tych rękach leci. Ale nic się nie stało, także lecę dalej. Moja skóra jest dziś naprawdę fajnie nawilżona. Myślę, że to zasługa tego, że wróciłam do pielęgnacji od Charlotte Tilbury, a dokładniej serum i oczywiście Magic Cream. Próbowałam ostatnio bardzo wielu nowych produktów pielęgnacyjnych, ale jednak przy takich mrozach, jakie w tej chwili występują w Kanadzie, jest to dosyć trudne utrzymać skórę w dobrym stanie. Dzisiaj jest minus 25 stopni. A jutro ma dojść do minus 33, jeżeli dobrze pamiętam. Zazwyczaj tak sobie to wszystko organizuję, żeby nie musieć wychodzić w te dni, takie najbardziej mroźne. Ale zarówno dzisiaj, jak i jutro niestety się to nie uda i będę musiała wyjść na ten mróz. Nakładam teraz ten korektor z Diora. To jest z tej serii Forever. Ja generalnie bardzo ten korektor lubię. Ma bardzo fajną, przyjemną, taką kremową konsystencję. Bardzo dobrze kryje i utrzymuje się na skórze cały dzień. Natomiast po jakimś czasie, no myślę, że to było z kilka miesięcy, nie tak szybko, zaczął mi oksydować już w buteleczce, co niestety przy używaniu tego korektora pod oczami jest dosyć problematyczne, bo kolor dosyć znacząco się zmienił. A nie wspomniałam jeszcze, że mam go w kolorze 0N, czyli tym najjaśniejszym. I rzeczywiście, kiedy go kupiłam, był rozjaśniający pod oczami, a na tym mi właśnie zależało. W tej chwili nie jest tak ciemne, że nie mogę go użyć, natomiast nie daje mi tego efektu rozjaśnienia pod oczami, na którym mi zależy. Ale zauważyłam, że mogę ten Under Eye Brightener od Rare Beauty używać właśnie do rozjaśnienia i rozświetlenia tej okolicy pod oczami. I rzeczywiście w tej funkcji on mi się bardzo fajnie sprawdza. Co nie ukrywam, przejęłam z dużą ulgą, ponieważ pamiętam, że po zakupie tego produktu wydawało mi się trochę bezcelowy. A jednak jakieś zastosowanie mu znalazłam. Także nie jest źle. I od razu sobie tę okolicę pod oczami przepudruję. Póki jeszcze mi się ten korektor nie rozwarstwił. Nakładam też trochę w strefie te. Ostatnio naprawdę jest tak sucho, że staram się nie nakładać pudru na całą twarz, ponieważ moja skóra po prostu nie daje rady. Także raczej lubię się teraz trzymać produktów kremowych, jeżeli chodzi o
makijaż twarzy, bronzer, róż i tak dalej, a puder nakładać tylko w strefie T. Przechodzę teraz do Makeup by Mario, to jest Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, bo jest w kolorze light. I to jest produkt, którego ja na początku nie rozumiałam, ponieważ Skin Enhancer nie do końca mówi nam, co dokładnie ten produkt robi. Natomiast ze względu na kolor u mnie świetnie się sprawdza właśnie jako taki delikatny bronzer. Świetny do takich bardziej naturalnych, dziennych makijaży. Bardzo łatwo się też wyblendowuje. Również jak moja skóra ma troszeczkę pudru na sobie, to nie przeszkadza to temu produktowi. Natomiast pamiętam, jak kiedyś nałożyłam najpierw puder na całą twarz i próbowałam tym doklepać, to już ten puder schodził płatkami. Także najlepiej działa na albo mokrej skórze, albo tak leciutko przepudrowanej. No i teraz widzę, że wybrałam sobie pudrowy róż, także troszeczkę taką resztką, która jest na tym pędzelku, jednak sobie zmatowię te policzki, żeby róż jednak miał się do czego przyczepić. Ja naprawdę bardzo lubię te małe róże od Huda. Uważam, że są świetne i dlatego mam w trzech kolorach. Nakładam go na taki syntetyczny, bardzo zresztą tani pędzelek z Wet n Wild. I nakładam na policzki. I to jest rzeczywiście taki bardzo delikatny, brzoskwiniowy kolor. Bardzo ładnie wygląda z takim właśnie brązowo-pomarańczowo-miedzianym makijażem, jaki dzisiaj planuję zrobić. Od razu nałożę rozświetlacz i takim mniejszym pędzelkiem dzisiaj postaram się go nałożyć w miarę precyzyjnie. Troszeczkę na czubek nosa i na łuk kupidyna i myślę, że jest fajnie. Dobra, lecimy dalej. Przyszedł teraz czas na primer. Będę używać więc niezawodnego primera od Rare Beauty. I naprawdę odkąd go odkryłam, nie chcę używać niczego innego. Czasem próbuję, bo jednak chcę zużyć te primery, które już są otwarte. Ten zdecydowanie wygrywa lekkością formuły, ponieważ zupełnie go nie czuć na powiece. Lekko wyrównuje kolory, natomiast jeżeli macie bardzo zabarwione powieki, może nie dać rady. Na moje potrzeby jednak się sprawdza. No i oczywiście spełnia podstawową funkcję, czyli przedłuża trwałość cieni. A skoro mowa o cieniach, zeswatchowałam najpierw ten Bobbi Brown, ponieważ chcę wybrać, jakie kolorki będę używać. No i Citrine, czyli ten, który jest na tym palcu, najbardziej wpadł mi w oko. Na palcu wygląda bardziej jak takie antyczne, żółte złoto niż miedź. Nie wiem, czemu na początku widziałam tutaj miedziane jakieś odtonacje. Także myślę, że to on będzie naszą główną atrakcją w makijażu. Sunflare, czyli ten, który jest na tym palcu. Myślę, że też go gdzieś użyję, może w wewnętrznej stronie. A na sam wewnętrzny kącik dodam sobie Moonstone. I w teorii mogłabym użyć tego czwartego cienia, Metal Rose, który jest takim satynowym cieniem do zaznaczenia właśnie załamania powieki i zewnętrznego kącika. Ja natomiast przez to, że jest tak zimno, mam ochotę podkręcić trochę temperaturę i użyć tych ciepłych tonacji z palety Bronz. Także zaczynam od Sundown, tej takiej cieplutkiej musztardki i pogłębię ją kolorem Suntan. Dzisiaj bardzo prosty makijaż. I tak nie mam pewności, czy mi nie spłynie na dworze. Ja mam niestety niezwykle wrażliwe oczy i nawet przy takiej pogodzie, jak teraz jest, potrafią mi oczy trochę dokuczać. Przez ostatnie dwa dni spadło naprawdę bardzo dużo śniegu i jest tak biało, słuchajcie, tak biało, że aż boli w oczy. Zostawcie matkę bałwanka, jeżeli lubicie śnieg. Ja śnieg lubię, natomiast już mam go troszeczkę dosyć. Nawet sobie tak ostatnio o tym myślałam, że w sumie pamiętam dokładnie datę, kiedy spadł pierwszy śnieg tej zimy. I było to dokładnie 1 listopada. Pamiętam, bo 31 października jest Halloween i dzieci latały jeszcze w bluzach, czy no poprzebierani tam za różne stwory, ale zdecydowanie nie biegały po śniegu, to pamiętam dokładnie. A następnego dnia jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczął padać śnieg.
No i właśnie od tego dnia jest już biało. Nie było dnia, w którym by ten śnieg stopniał do końca. Były oczywiście dni, w których na tygodnie, w których w ogóle nie padał śnieg, natomiast ten, który spadł tego 1 i 2 listopada, leży do tej pory. A w międzyczasie było jeszcze kilka takich śnieżyc, które przychodziły i tego śniegu dokładały. Dołożyłam troszeczkę tego cienia sundown i sobie rozblenduję tutaj brzegi. Aczkolwiek on jest trochę jednak za intensywny do tego, ale nie szkodzi. Nie mam dzisiaj nic przeciwko byciem pomarańczą. I może w sumie polecę już od razu z dolną powieką, na co będę czekać. Suntan, czyli ten ciemny brązowy, zacznę od niego i rozblenduję to pewnie też tym samym pomarańczowym. Nie wiem jeszcze, czy będę kładła jakieś błyski, ponieważ zauważyłam, że te cienie z Bobbi Brown są niezwykle suche. Nie jest więc to dla mnie wymarzona formuła na dolną powiekę. Tutaj jednak zbyt łatwo może coś wpaść do oka. Ale najwyżej dołożę coś z paletki Nataszy. Zobaczę najpierw, jak góra wypadnie. Przechodzę teraz do tego jaśniejszego kolorku pomarańczowego i go tutaj rozblendowuję. Na linię wodną damy sobie klasycznie brązik. Też od Nataszy Denony, ponieważ to są moje ulubione kredki do oczu. I naprawdę chciałabym, żeby trochę więcej koloru wypuściła, bo teraz ma raptem 3. Ma właśnie ten brązowy, ma czarny oraz takie bordo, które słyszałam, że kilka osób niestety uczuliło. Mnie nie, ja mogę używać go bez problemu. Ale jeżeli Wasze oczy są wrażliwe właśnie na te czerwone pigmenty, to raczej bym w tą kredkę nie inwestowała. No i fajnie, matowa baza jest zrobiona. Nałożę sobie klej do glitteru, ponieważ te cienie są niezwykle suche i na pewno będą opadać. Także porządnie sobie tutaj go dzisiaj wklepię. Zastanawiam się tylko właśnie, czy nie powinnam jakiegoś cienia bazowego tutaj najpierw położyć, jakiegoś błysku, ponieważ z tego co widzę, te cienie z Bobbi Brown nie mają żadnej bazy, tylko są to takie suche drobinki sklejone ze sobą. Natomiast mam taką obawę, że jeżeli użyję jakiegoś blasku z Nataszy, to mi potem dużo nie da. Może ewentualnie trochę podbić blask, natomiast nie będę w stanie tak naprawdę zobaczyć, z czym ten produkt się je. Także trudno, zaczynam nakładanie po prostu palcem tego kolorku Citrine. I może jak go wklepę dosyć dużo tak koło siebie, to mi w sumie przykryje całą powiekę. No jest piękny. Jest piękny, ale zostawia dziury, także muszę tutaj doklepać palcem tam, gdzie te dziury są najbardziej widoczne. No ale intensywność to on ma, o kurczę. Super. Zostawiam wewnętrzny kącik wolny. A teraz rozblenduję sobie tutaj troszeczkę tą granicę, żeby tak nie było widać tego przejścia. I przenoszę sobie pędzelkiem troszeczkę drobinek właśnie na ten matowy kącik. I to samo robię z drugiej strony. No i myślę intensywnie, czy użyć Sunflare czy Moonstone w wewnętrznym kąciku. Z jednej strony chciałam Moonstone, a z drugiej mam wrażenie, że ten Sunflare trochę bardziej będzie pasował. No ale ten kolor mnie po prostu zabił. Uwielbiam. Mimo wszystko osypu jednak troszeczkę jest. Nawet trochę drobinek widzę, że przyczepiło mi się do dolnej linii rzęs. Ale dopóki nie wchodzą mi do oczu, to nie mam z tym jakiegoś dużego problemu. Dobrze, wewnętrzną stronę oka zrobię sobie jednak pędzelkiem, może na mokro nawet. I używam do tego pędzelka Sonia G Flat Definer. On jest o tyle fajny, że rzeczywiście jest bardzo płaski i bardzo precyzyjny. Moonstone Sunflare. Spróbuję wcisnąć oba. Trudno. Zacznę od Moonstone, ponieważ jest jaśniejszy i jego nałożę w samym kąciku oka. I w sam kącik.
No blask tutaj rzeczywiście przepiękny, ale jest też piekielnie jasny. Także wydaje mi się, że to był dobry pomysł, żeby dać go w same kąciki. Natomiast rozblenduję go tym kolorkiem Sunflare do góry i połączę z tym Citrine przepięknym. O, przepraszam za te stuki, to moje lusterko, na którym się opierałam. Na ten sam pędzelek Sunflare. Tak, i on jest takim przepięknym kolorem pomiędzy właśnie tym głębokim Citrine a jaśniutkim Moonstone. Idealny kolor, naprawdę. Jeszcze raz moczę ten pędzelek, ponieważ chcę mieć pewność, że jest na pewno mokry. I nałożę ten kolorek Sunflare od wewnętrznej strony dolnej powieki. Ale poprzestanę tak na 1/3 długości. A reszta niech zostanie już matowa. Myślę, że jest naprawdę pięknie. Podkręcę rzęsy zalotką, nałożę tusz i zaraz wracam. Rzęsy zrobione, zostały nam usta. Z jednej strony nałożyłabym coś mocnego, typu ciemny brąz, a z drugiej jednak mam ochotę na coś delikatniejszego. I tak zastanawiam się, czy ta szmineczka z Diora nie byłaby dobra. To jest kolorek Róż Dior 339 i to jest tak naprawdę pomarańcza, ale taka zgaszona i bardzo elegancka. Także spróbuję jej, najwyżej ją zmyję i coś innego wybiorę. Ale chyba... I co myślimy? Jest ok, czy too much? Mi się wydaje, że jest fajnie, bo ona jest owszem pomarańczowa, natomiast dalej jest to taki, jak dla mnie, nudziak pomarańczowy. Nie jest to taka pomarańcza bijąca po oczach. Przynajmniej na żywo, nie wiem teraz jak to w kamerze wygląda. Ale fajnie się łączy z oczami, także zostawiam. Na koniec jeszcze użyję mgiełki z Charlotte Tilbury, mojej ulubionej. Najprzyjemniejsza chyba część makijażu. I co, zanim zacznę swój dzień, powiem tylko, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą paletką Bobbi Brown, ponieważ przyznaję, że po tym jak ją swatchowałam, byłam trochę zawiedziona. Głównie tą suchością formu. Ja generalnie nie jestem jakąś wielką fanką cieni typu topper, bardzo rzadko ich używam. Mam ich kilka w swojej kolekcji, ale głównie są to takie typu iridescent, na białej albo transparentnej bazie, które są świetne w wewnętrznym kąciku oka. Natomiast w tych kolorach nie kojarzę, żebym miała jakieś topery. Natomiast efekt na oku jest zdecydowanie nietoperowy. Jest to przepiękny blask i też mocny kolor. To, czego się naprawdę nie spodziewałam. Także pierwsze wrażenie jest znakomite. Na pewno ją jeszcze zobaczycie u mnie na kanale. Poużywam ją trochę i wrócę z takim ostatecznym werdyktem, co o niej myślę. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo mi miło, że spędziliście ze mną ten czas. Życzę Wam przemiłego dnia, wieczora, weekendu. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!